Witajcie, ja nazywam się Kuba Marcinowicz, a to jest mój vlog. Dzisiaj jeszcze raz zajrzymy do wyjątkowego bagażnika Kasi, która jest preperką, a w środku, w tym bagażniku naprawdę mega dużo fajnych rzeczy, które pozwolą nam przetrwać w każdej ekstremalnej sytuacji. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, cześć. Dobra, dzisiaj pokażemy, co jeszcze można zapakować do swojego samochodu i co powinniśmy mieć w plecaku, ale to dzisiaj mniej jedzenia, więcej chyba działania będzie. Dzisiaj się zagłębiamy dalej i co tutaj się znajduje tak naprawdę. Zacznę tutaj od tak naprawdę wody najważniejszego. Dobra. Tak? Tutaj jest 1,5 litra, taki zapas, po prostu minimum. Dobra, to się przydaje zawsze. To oczywiście jakieś tam pojemniki do jej noszenia, podgrzewania, tak, kubek zwykły, po prostu taki, który można też na palnik postawić, to jest ważne. Dobra. Akurat tutaj w plecaku nie używam takich, które są z podwójnym dnem, dlatego że no, nie nadaje się je na palnik postawić, no tam się nie podgrzeją. Nóż oczywiście, to jest nóż. Przydatna rzecz. To jest nożyska, a nie nóż. To jest taki, tak, nóżątko. Ale jest jeszcze siatka, w której jest no, masę fajnych gadżetów, takich, które możemy spokojnie znaleźć w skrzynce z narzędziami. I teraz tak, to jest coś, co moim zdaniem powinien i może mieć każdy. To jest po prostu papier toaletowy, który przydaje się no, do wszystkiego, już nie mówię, nie muszę wymieniać. No tak, naprawdę. Tak, to wiemy. Stricte. Siatki na śmieci. I to oprócz na śmieci ma kilka zastosowań. To jest tak, jeżeli nie masz miejsca noclegowego, a go potrzebujesz, tak? Chcesz sobie coś zrobić, nie wiem, zbudować szałas na przykład, albo gdzieś się schować, ale miejsce, które znajdziesz, przecieka, pada. Idealnie. Używasz tego, po prostu robisz sobie z tego daszek i nie kapie ci na głowę. Worek śmietnikowy. Co więcej, jak pada, możesz tego użyć, no już takie sytuacje ekstremalne, na przykład założyć to na nogi, to znaczy między skarpety a buty. Jeśli buty przemokną, to skarpety masz suche. Kiedyś zastosowałam to w górach. To nie jest idealny patent, bo stopa nie oddycha, ale w sytuacji ekstremalnej jak najbardziej. Co więcej, mam tutaj taki fajny gadżet, który jest... Oprócz tego, że ma oczywiście no, zegarek, jak widać, to jest barometr, to jest wysokościomierz. Tutaj mam tak naprawdę mini pogodynkę na kilka dni pogody do przodu. Tutaj to tak naprawdę mierzy mi wiatr. Tutaj się kręci ładnie. O, właśnie widać jak działa. Stacja pogodowa w wersji mini. Tak, więc no fajna rzecz. Oczywiście bateria słoneczna. Tutaj jest taka w wersji bardzo małej, minimalistycznej. Polecam raczej większe. Ale to wystarczy, żeby podczepić do plecaka na cały dzień i tam... No, zależy od komórki, ale może tą całą komórkę uda się naładować. Jak nie ma prądu, no to wystarczy, żeby mieć jakiś kontakt ze światem. Okej. Jeśli chodzi o ogień, teraz najważniejsza rzecz moim zdaniem, to jest tak, to zapałki, oczywiście... Zapałki, zapalniczka, To jest podstawa. Tu mam jeszcze zippo niezawodny, bo na benzynę. Okej. Dlatego, że te zapalniczki, no one potrafią się siąść. Nie ufam im w 100%. Jest oczywiście też krzesiwo. To jest akurat krzesiwo, do którego używa się noża. Tak, zdrapuje się najpierw te opiłki magnezowe i później używa się tutaj tego elementu, żeby wskrzesić iskrę. Ale widzę, że jeszcze są absolutnie klasyczne trytytki. Trytytki koniecznie i power tape, to moim zdaniem wszystko teraz działa na power tape i trytytki. To jest coś, co moim zdaniem każdy powinien mieć. Jakaś tam nitka i igła, to takie rzeczy tak naprawdę podstawowe, takie survivalowe. Mam też dodatkowe oświetlenie w postaci lightsticka. Okay. To wygląda po rozpakowaniu tak. To jest gadżet, no w sumie wojskowy. I to jest o tyle fajne, że słuchaj, to po prostu łamiesz w ten sposób i to ci świeci przez 7 godzin. Ale to jest jednorazówka. Tak, to jest jednorazówka. I to się przydaje w awarii, nie potrzebuje baterii, więc zawsze działa. Kasiu, a jakbyś mogła podsumować i powiedzieć, ile mniej więcej musimy wydać pieniędzy na taką dobrze wyposażoną torbę prepersa profesjonalista albo prepersa amatora? Ja jestem w roli amatora. Górnej granicy nie ma, okay, standardowo jakby wszystkim. Natomiast myślę, że można zacząć naprawdę od symbolicznej kwoty, typu nawet 100 zł i zmieścić się z jakimiś rzeczami podstawowymi. Później można to rozszerzać. Myślę, że taka dobrze skompletowany plecak na taki wyjazd po prostu to jest mniej więcej no, 400-500 zł. No to za już około 100 zł możecie być super wyposażeni i przygotowani na prawie każdą sytuację. O tym opowiadała Wam Kasia. No a Wy oczywiście oglądajcie mój vlog na Focus TV.